Krzysztof Gawin. Siemak. A to kolejny odcinek na gorąco. Tym razem jesteśmy w Tychach, gdzie Bytowia przegrała 1-0 z GKS-em. No to był taki mecz, w którym Bytowia chyba grała zbyt zachowawczo, aby jednak wywieźć nawet jeden punkt. No ja też tak uważam, bo Bytowia wyszła właśnie bez nominalnego napastnika. Bytowia grała na początku z Kamilem Wasławczykiem, który no dopiero wraca tak naprawdę po kontuzji, który na pewno nie jest też w rytmie meczowym. I też to było widać na boisku, że miał tam czasami takie proste błędy, czasami kiedy wypadało napędzić akcję do przodu, akcje ofensywne, no Wasławczyk tego nie robił, nie zagrywał szybko, chociaż to on zagrał do Mateusza Kichowicza, kiedy ten miał całkiem niezłą sytuację jeszcze w pierwszej połowie, także no, ale ogólnie występ Wasławczyka na tej akurat pozycji dzisiaj raczej nie najlepszy. I też postawienie na samych Polaków w składzie, do składu w ogóle wrócił Wojciech Wilczyński też. Dosyć, tak, dosyć ciekawe posunięcie trenera Adriana Stawskiego. No, tutaj już takie pierwsze zmiany nowego szkolenia wcale. Dzisiaj może to jeszcze nie do końca wypaliło tak, jakby tego trener Stawski sobie życzył, no ale może z czasem mu to będzie szło lepiej. Co by nie powiedzieć o tym spotkaniu, no to jednak trzeba przyznać, że ta bramka GKS-owi po prostu się należała. No to nie było tak, że ten gol nagle się wziął z niczego, bo co by nie mówić, Bytowia miała mnóstwo szczęścia, że ta bramka nie padła wcześniej. Raz uratował m.in. Krzysztof Bąk, dzięki jego interwencji no piłka przeleciała nad poprzeczką. No chwilę potem już musiał zejść z boiska. No to wyglądało dość groźnie. Zobaczymy, jaka ta przerwa Krzysia będzie, oby jak najkrótsze. Do tego momentu, no, mimo to Bytowia całkiem nieźle prezentowała się w defensywie. No nie grała jakoś źle, no ogólnie no, w defensywie. Ale jednak ofensywa, no tam brakowało akcji zaczepnych, brakowało akcji do przodu. To był największy mankament dzisiejszej naszej gry. Trener Stawski na tym stole konferencyjnym powiedział, że wie, w czym tkwi problem. Nie na stole. Tak, gdzie się wysłuchiłem. Ale no, powiedział, że wie, w czym tkwi problem. No tak się nie dopytywaliśmy, że może nie zdradzą przyszłym rywalom, jaki ten problem jest. Ale tak się zastanawiam, czy to jest sfera mentalna tutaj gdzieś nie leży, że nie ma tej takiej trochę wiary w siebie, że tu można wygrywać. No być może tak, ale to ja też myślę, że jest pewnym problemem, no brak napastników i bez napastników wygrywać meczów się za bardzo nie da. No Ploy też teraz ma uraz, co prawda nie groźny, no ale dzisiaj nie mógł wystąpić, także no, jakoś musiał sobie trener Stawski z tym wszystkim poradzić, miał mało czasu, no nie może wymagać się od trenera Stawskiego cudów, że on zrobi coś nie wiadomo jak wielkiego w niecały tydzień pracy. Po prostu trzeba cierpliwie czekać na to, co pokaże się on i jego teraz już zespół w kolejnych spotkaniach. No i po prostu, chociaż czasu też nie mamy za dużo, no tutaj też tego czasu no właśnie z każdym kolejnym meczem ucieka, także nie można też mówić, że potrzeba czasu, bo w końcu nam tego czasu zabraknie, no ale jednak trochę trzeba go dać, bo nie można też oczekiwać efektów takich boom, że już od razu to się wydarzy już dzisiaj czy tam jutro. No ale jednak spieszmy się, ale tak powoli. Na pytanie, czy robi się nieciekawie, no odpowiedział, już jest nieciekawie, no i trudno mu no odmówić racji. Bytowia nisko w tabeli, Bytowia bardzo blisko strefy, no już niestety spadkowej. To zależy, jak potoczą się te mecze zaległe, te mecze przeniesione. No może być naprawdę kiepsko po tym odrabianiu. No trzeba będzie naprawdę jakoś wziąć się w garść, bo ta sytuacja wygląda bardzo, bardzo źle. Miejmy nadzieję, że już w sobotę będzie wyglądało to troszeczkę lepiej. Bytowia zagra na własnym stadionie. No i oby udało się w końcu w tym roku zainkasować 3 punkty.